w dużych miodarkach kasetowych serii Classic możemy wirować 8, 10, a nawet 20 plastrów jednocześnie. Ramki umieszcza się w obracanych kasetach. Po uruchomieniu miodarki kasety układają się w pozycji diagonalnej, czyli płaszczyzną plastrów równolegle do ściany bębna miodarki. Miód odwirowywany jest z jednej strony plastrów. Po zmianie kierunku obrotu wirnika kasety obracają się i miód jest odwirowywany z drugiej strony plastrów. W miodarkach o większej pojemności kasety są oddzielone od siebie metalowymi przegrodami. W czasie wirowania miód wylatuje z plastrów na przegrody i spływa po nich na dno miodarki. Miód z miodarki wypływa przez nierdzewny zawór spustowy. Prędkość obrotów i kierunek wirowania regulowane są przy pomocy automatycznego sterownika. Pracą miodarki kierujemy w trybie manualnym, ustawiając obroty w lewo lub w prawo, albo w trybie automatycznym.